perspektywie tego, co widzimy za plecami, to będzie na pewno rewolucja. Oprócz wyznaczania przejść dla pieszych, przebudowa Ronda Dmowskiego to też nowa zieleń. Ponad 40 dużych, dorodnych drzew, między innymi klony i dęby. Oprócz wysokich drzew będzie też sporo zieleni niskiej, 3000 metrów kwadratowych rozpłytowania powierzchni betonowej, przede wszystkim na Wyspie Centralnej. Tu w tym miejscu zamiast asfaltu i betonu pojawią się krzewy i byliny. Do rozpłytowania kwalifikujemy też powierzchnię poza rondem, w narożnikach, chociażby tym, w którym jesteśmy. Chcemy tą część, która jest absolutnie niepotrzebna pieszym, rozpłytować, dać możliwość zakwitnięcia zieleni po to, by ozdabiała to miejsce. Z małej architektury będziemy mieli tutaj na pewno ławki, na pewno stojaki rowerowe. Te elementy pojawią się w ramach przebudowy. Prawdziwa rewolucja będzie nas czekać po przebudowie średnicy, gdzie chcemy zmienić charakter całych Alei Jerozolimskich, też zmianę charakteru tego skrzyżowania.